Witam wszystkich serdecznie w kolejnym odcinku. Akurat tak się poszczęściło, że Marcin zostanie jeszcze jeden dzień, no ponieważ jego transport zawiódł. Chodź, masz. Chodź. Frejle zamiata, także ja spadam z tego miejsca, bo ja nie będę przeszkadzał. Kurde, ale tu się nosi. A na razie jeden stolik wystawiliśmy na zewnątrz. My dzisiaj poniedziałek zamknięte oficjalnie, ale mam gościa. Nie, ciągle jeszcze. Może będziesz chciał sobie posiedzieć na zewnątrz. Niewykluczone. Pytam się Marcina, bo musiałem umyć te menu, bo było tłuste, po prostu ubrudzone. Co to znaczy, że menu jest tłuste? A Marcin mówi, to znaczy, że jest ruch. Taki ruch, że nie ma czasu przetrzeć menu nawet. Nie, no jest czas, już poprzecierane, ale tak było po wczoraj. Tutaj jedzie pani dzikiem i sprzedaje materacy. Zmiana akcji, powiem nawet niestety, bo Marcina kierowca jednak jadą dzisiaj, mieli nie jechać, znaczy mieli jechać, później nie jechać, teraz do niego zadzwonili, że jadą i zaraz będą po niego, tak więc Marcin wraca do siebie. Fredzie była na zakupach. Znaczy na zakupach. Kupiła sobie napój z lodem. A Marcin już spakowany. Tak. Prezenty dla Dżunku. Oj. Nie. I czekamy tylko na taksówkę. Zabieram graty. O, kończyłam. Thank you. Do zobaczenia. Do zobaczenia. Do widzenia. Trzymaj się. Wielkie dzięki raz jeszcze. I do zobaczyska. No i pojechał. A z psem się nie pożegnał. No już się żegnał. A Strojde znowu była na jakichś zakupach. Ale nie, no przecież kupiliśmy taki płyn. We have. Not the same? Nie mogę tego zrozumieć, bo mamy taki, że kupiła jeszcze mniejszy. Nie wiem dlaczego. No i dobra. Może nie wiedziała, że to doszło, nie wiem. Teraz czas na mopowanie. Muszę troszeczkę Srejle podszkolić, bo ona myśli, że ładnie zapakowane amerykańskie Nescafe oraz inne rzeczy, też jakieś soki, witaminy, pluszu, kolorowe, no że to jest dobre, nie? My wiemy, że nie, ona jeszcze nie wie, ale to ją wytłumaczę. A odniosę się do takiego jednego z komentarzy Stop Ham Polska, taki nick napisał o lokalizacji naszej knajpy blisko do krematorium, a poza tym blisko do niczego, końcówka drogi ekspresowej, nikt tam się nie będzie w tej knajpie zatrzymywał. Oczywiście, że się nikt nie będzie zatrzymywał, bo tu nie chodzi o to, żeby się ktokolwiek jadąc zatrzymywał, bo jest to knajpa dla tak zwanych ekspatów, czyli dla osób, które wiedzą, że ona jest i po prostu przyjadą specjalnie tylko i wyłącznie do tej knajpy, a nie, że przejazdem się zatrzymają, bo są to przejazdowi, są to 99,99% Chińczycy i Kmerzy, którzy no, na pewno nie będą się tutaj ani dobrze czuli, ani to nie jest pod nich, mają wybór swój lepszy, dużo większy, tak więc tutaj też jest jedna knajpa, nie knajpa, bar, też dla ekspatów, w dużo gorszej lokalizacji niż nasza, w bocznej uliczce, daleko od żadnej drogi i czasem ludzie tam wieczorami zachodzą z tego względu, bo znają miejsce. Tak samo jak przyjechali przedwczoraj do nas Rosjanie, wczoraj przyjechali Rosjanie, to nie dlatego, że przejeżdżali i się zatrzymali, tylko wiedzieli, że jest taka knajpa i specjalnie do niej przyjechali. I to tylko i wyłącznie taki koncert pod knajpy dla ekspatów. To nie jest, że szedł ulicą i się zatrzymał. To w ogóle zapomnijcie o czymś takim, nie? Także lokalizacja nie ma tutaj większego znaczenia w ogóle, nie? Mogło być w bocznej uliczce, to po prostu znają z Facebooka, jeden drugiemu mówi i tylko i wyłącznie tacy klienci mogą tutaj potencjalnie przychodzić. Nie osoby, które po prostu przechodziły i zajdą. Nie ma takich szans, nie? Czy przejeżdżają, dlatego nawet potykacza nie wystawiam w stronę taką, jak powinienem potykacz postawić, kiedybym liczył na klientów, którzy przechodzą lub przejeżdżają. Słuchajcie, a okazuje się, że mój skuter jest już zrobiony, naprawiony, więc jadę odebrać na warsztat. Dobra, przejdę się kawałek piesza, jak znajdę tuktuka, to pojadę tuktukiem.
tak zawsze spacer. Tutaj zawsze stały tuk-tuki i stoi. A już myślałem, że się przejdę na pieszo. Moja maszyna ok. On mi mówił, że nawet będzie si... Ok, nie jest ok. No gdzie jest ok? No nie wiem, co to jest. Chlapacz taki? Tak ma być? No niemożliwe. To się wkręci to. Teraz się zapytam. A on mówi, silnik będzie wymieniał. On chyba tak mi źle powiedział. On będzie wymieniał tutaj jakieś pierścienie przy silniku chyba. Zobaczymy zaraz. Słuchajcie, jestem na mieście. Przed chwilą chciałem mojego odpalić, ale nie odpalał, bo on ma blokadę. Jak się nóżki nie schowa, dużo wypadków tak jest, że ktoś z otwartą nóżką odjedzie i się przewróci później, no to on się nie odpali, nie? A tutaj takie cuda. Ten fajny. Klasyk. Motorek zrobiony elegancko, a chciałem powiedzieć, że tutaj jest jeden i drugi też bar taki pod obcokrajowców w tej uliczce bocznej, tu już w ogóle nikt nie przechodzi. Dobra, nieważne. Ważne, że jestem sprawny, mobilny, mogę jechać dalej. Słuchajcie, ja już wróciłem, maszyna w porządku, a teraz przyszedł ten czas. Przecież ponad miesiąc już nie było jajecznicy prezesa, więc dzisiaj na pewno będzie w okrojonym nagrywaniu, ponieważ nie chcę mi się ustawiać statywu. Po prostu zrobię, pokażę w międzyczasie. Klasyk na szynce, więc pierw zasmażamy lekko szynkę i wbijamy 6 jajek, ja 4 wejdę 2. Mamy szczypiorku trochę. Tak cienkie plastry, że nie trzeba przestawiać na drugą stronę. Ja je przestawiłem, ale jakby ktoś nie chciało, to nie musi. Oczywiście drewniana łapka w odwodzie, żeby nie jeździć po teflonie. Dosłownie trochę soli, bo ta szynka jest słona i działamy. Jajecznica gotowa. To z jednego sobie gara zjemy, nie? Frejle kończy. Ja zdążyłem szybciej zjeść moją część porcji, można powiedzieć, pozmywałem. Żeby nie zanudzać, ale i żeby przypomnieć stare tradycje, że jajecznica musiała być. Słuchajcie, przeczytałem w internecie, że można zrobić placki z bułki, takiej już czerstwej. Tak więc bułkę zmiażdżyłem w moździerzu, takie zostały trochę grudy, bo tak miało być. Jest czosnek w tym wszystkim, zaraz wejdzie jajko i cebula taka cieniutko. Nie wiem, czy to jeszcze nie dosiekać, nie znam zbytnio proporcji. No i można ponoć to na patelnię, trochę wody, oleju, żeby taka papka i taką papkę zesmażać. Zobaczymy, jak to pójdzie. A w tym czasie Stregej obiera ananasa świeżego. Dobra, ja to sobie przepysypałem do takiej miseczki. Tu mam, tak jak mówię, czosnek. Cebulę jeszcze poszatkowałem, zaraz biję jajko i zobaczymy, będę to smażył. Nie śmiejcie się ze mnie, to na mądrych internetach wyczytałem. Pieprzu dodam jeszcze. Zaraz jej w Chinach zamówię specjalny nóż do wycinania tych oczek z ananasa. Wtedy to jest taka rynienka i się po prostu jedzie. To strasznie dużo strat jest, nie? No u mnie już to tak wygląda i teraz bijemy jajko. Zobaczymy, jaka będzie konsystencja. Wymieszamy i będziemy to zesmażać jak placki. No i dobra, teraz to rozmieszamy. Słuchajcie, ja to wymyśliłem jeszcze inaczej. Ja to sobie z tą papkę zrobiłem, ale trochę oliwy z oliwek i zapiekę to w piekarniku. I ciekawe, co z tego wyjdzie. No widzicie, tutaj mamy i ma ponoć wyjść coś takiego. To bardziej na ziemniaczane wygląda. I tutaj gdzieś mam kolejny przepis. O. Wiecie co? To jest tak. Nawet w smaku to takie nie najgorsze, ale po co wpieprzać tyle bułki tartej, tak? A konsystencja też słaba, no bo co mam z tego zrobić, nie? Może jakbym piekł na tym, na oleju, jak placki. Dobra, najlepsze rozwiązanie na czerste bułki to dosuszyć i zrobić sobie bułkę tartą, proste jak drut i nic nie kombinować. Szkoda czasu i produktu. Dobra, tam znowu widziałem jakieś przepisy, ale nie będziemy świrować, tak jak mówię, klasycznie bułkę tartą zrobię, a teraz smoczy owoc na wieczór. Słuchajcie, Stregej też spać nie może. Ja tam szukam pewnych produktów, jeszcze z Chin zamawiam, a ona sobie jakieś jajka usmażyła, a ja idę się sody napić. I ryż wstawiła, o. Jedzenie po nocach. O, gekon, widzicie? Bardzo pożyteczne, wyżera mrówki. O, ten też zobaczył.
Wyżera mrówki i komary. No on tu zna gekony przecież. Zobaczył, że ja zainteresowany, to i też się zainteresował. Nie odpuszczę. Nie znajdziesz już, jak on sobie poszedł, wiesz? Czy poszedł sprawdzić? Dobra, i to by było na tyle w dzisiejszym odcinku. Przypomniało mi się, że nie wyciągnąłem dzisiaj prania, trzeba będzie jeszcze raz przekręcić. Tak więc... Dobra, żegnam się. Łapka w górę, komentujcie, lajkujcie, subskrybujcie. Cześć!